Konrad von Randow. W połowie XIX wieku funduje w posiadłości rzędu neogotycki pałac zaprojektowany przez architekta Karla Wolfa ze Szczodrego. 1828 roku żoną Konrada von Randow została Charlotte Ottilie Ida von Lires und Wilkau. Z małżeństwa tego na świat przyszło 4 synów i 2 córki. Wszyscy synowie wcześnie zmarli i majątek odziedziczyły córki. Charlotte Henrietta Ida, od 1857 roku małżonka Emila Gottloba Friedricha Wilhelma von Richthofen i Charlotte Ottilie Wilhelmina Anna, od 1862 roku żona Hansa Gustawa Wiktora von Prittwitz und Gaffron. W 1894 roku dobra liczące 882 hektary były wspólną własnością sióstr von Randow. W 1912 pałac w Boguszycach dzierżawił Ernst von Kessel. Po śmierci Charlotte Henriette Idy w 1915 roku jedyną właścicielką posiadłości została Charlotte Ottilie Wilhelmina Anna. W 1921 roku wydzierżawiła ona majątek Edwardowi Waldemarowi von Randow, przedstawicielowi linii rodu z Wilkowa, który w 1929 roku ostatecznie otrzymał w spadku majątek w Boguszycach z pałacem Randowhof. Duży herb nad drzwiami, herb małżeństwa Konrada von Randow i von Lires und Wilkau. Za jego rządów posiadłość znacznie podupadła. W 1930 roku dobra liczyły jeszcze 768 hektarów, a w 1937 roku już jedynie 530 hektarów. Edward Waldemar von Randow pozostał właścicielem majątku do końca II wojny światowej. Znacjonalizowane dobra przekazano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Gospodarstwo Rolne urządziło w pałacu mieszkania pracownicze. Przez następne lata budynek niewłaściwie użytkowany i nieremontowany został w znacznym stopniu wyeksploatowany. Po upadku PGR-u pałac znalazł się w gestii rządowych agencji. Najpierw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Ze względu na zły stan techniczny obiektu kilka lat temu wykwaterowano z niego ostatnich mieszkańców. Obecnie zrujnowany pałac w dalszym ciągu pozostaje własnością ANR. Budynek neogotycki. Zwrócony jest frontem na południe. Murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, piętrowy. Zbudowany został na planie prostokąta z 2 czworobocznymi wieżami ustawionymi skośnie przy narożach od frontu i 4 wieżyczkami sześciobocznymi, 2 na narożach od strony dziedzińca i 2 akcentującymi osie elewacji bocznych. Układ wnętrz jest trzytraktowy, wielokrotnie zmieniany.
Na osi znajduje się sień wejściowa z wejściem z niskiego tarasu od frontu i szeroką klatką schodową. Po obu stronach sieni są małe izby. Na piętrze w trakcie przyfrontowym mieści się duża tak zwana sala rycerska, a po jej bokach salony.
następnego.